Dobra, zabieramy się do podejmowania. Ale pięknie, patrzcie. Ja pierdzielę. Ten nasz pęk, bo pewnie był wilgotny, a słońce go przysuszyło. Jaki piękny. Powiem wam, że... Czy można wyobrazić sobie piękniejszą jesień? No nie można, mamy jesień w najpiękniejszym wydaniu, czyli polską złotą jesień. Ja się wybrałem na grzyby, bo widzę, że grzyby lubicie oglądać, więc będę wam je nagrywał, dopóki są. Ale już powiem wam, nie liczę na zbyt wiele, aczkolwiek zobaczcie. Kamerę odpalam, bo nie bez powodu. Są grzyby. Pierwsze dzisiaj 3. O. Raz. I 2. I 3. Więc można powiedzieć, że grzyby jeszcze są. Mam jeszcze jednego podgrzybka, takiego małego. To wam nie pokazywałem i tyle. I po prostu ruszam dalej. Jeszcze tylko powiem, że jestem 2 dni po ostatnim grzybobraniu. Film niekoniecznie będzie 2 dni po, ale w ogóle jeszcze tak, o, pozdrawiam Jarolo, bo dzisiaj w koszulce Jarolo Wielkopolska, Jarolo Hunter. Zapraszam oczywiście na kanał do Jarola na YouTubie. A ja, zobaczcie, dzisiaj będą takie. Skoro duże były 2 dni temu, to dzisiaj powinny być same piękne borowiczki, takie małe. O, dobrze się zaczyna dzisiaj. Borowikowo. O. No. A jak to pachnie, powiem wam, jak to pachnie. Ale tu jest cicho. Nie wiem, czy w kamerze widać, ale to babie lato tak lata. Ja pierdzielę, jaki to jest widok, ale tu jest jaki widok. Patrzcie, na tej ścieżce, co ja wam mówiłem ostatnio, znalazłem pięknego borowika. Z góry tak nie wyglądał, jakby to miał być borowiczek, ale jak do was to mówię, to już widzę następnego. Chyba na, jasne. Patrzcie. Ole piękny. No kurde. Książkowy. Zobaczcie, na tej ścieżce warto by te krzaki przeszukać dokładnie. Kolejne 2 takie piękne borowiki. W sumie powiem wam, że mogłem tej kamery nie wyłączać, bo tak się schyliłem tu na bok, mówię, no trójak czy nie trójak? Ale patrzcie, tu jaki siedzi. Ale zobaczcie, jaki tu siedzi. Ja pierdziel, jaki ładny, żółciutki pod spodem. No, ja mówiłem ostatnio, że to jest teraz znowu... O, nie, no słuchajcie. Coś nieprawdopodobnego, zaraz coś zobaczycie. Że to jest czas borowików znowu. Popatrzcie. Ledwo co dostrzegłem. Kątem oka kolejnego. Ale ten siedzi tu. Ja pierdzielę. O, szczapka odpadła, tak siedział. No. Patrzcie, jak on jest zakamuflowany tu. Dobra, idę to przenieść do kosza. A powiem wam, że trzeba będzie to dobrze te trawy sprawdzić. Także, kto oglądał mój film poprzedni, to wie, że ja tą ścieżką chodzę. Chodzę. Tym razem taki wpadł, nie wiem, czy go w ogóle brać. Trochę przysłuchawy, ale obok niego zauważyłem kolejny piękny kształt. Tam. Ja
Ja cię pierdzielę. Borowiki jak marzenie. Powiem wam. No i lecę dalej, no zobaczcie, grzybów coraz więcej. Już chyba nawet wiem, komu je dzisiaj oddam. Tutaj na tym skarpę wszedłem. No i znalazłem podgrzybka. Bardzo mało u nas. Znaczy nie, u nas może nie jest mało, ja wam powiem, tylko może one nie lubią takiej gliny, jak tutaj jest, nie? Na tej gniance. O, i taki jakiś trochę już, ale jest, dobry. Patrzcie, jakie te okazy poszły na zmarnowanie. O. Niestety. Mogłem wtedy tutaj zajść, właśnie w te krzaki tutaj, o. Dobra, teraz mi powiedzcie, czy te grzyby wyrosły w 2 dni, czy po prostu, nie wiem, krócej? W ogóle jaka zmyłka, zobaczcie. Trujak, trujak, borowik piękny. Dziwne kolory one jakieś teraz mają w tym słońcu, ale zobaczcie na to. Taki duży? Ja pierdziel. Ale zmyłka. Dobrze, że tędy szedłem, bo patrzcie, ja zrobiłem skarpę tam o górą i zszedłem tam, a mówię, cofnę się jeszcze na chwilę. I to był dobry pomysł. Powiem wam, że się spociłem nawet. Już na tych grzybach. No dobra, będziemy je rwać. Tego jednego zatiktokuję może. Dobra, zabieramy się do podejmowania. Ale pięknie, patrzcie. Ja pierdzielę. Ten nasz pęk, bo pewnie był wilgotny, a słońce go przysuszyło. Jaki piękny. No i ten. Patrzcie, no to piękności są. Tak tylko dla formalności sprawdzę, czy są zdrowe. To aż mało prawdopodobne, bo dawno nie padało, jest taka susza w miarę, żeby ten grzyb, taki duży, był jeszcze taki zdrowy. Ja pierdzielę, no. To już nawet nie mówię, nie? Także takie grzybki u mnie teraz są. No, a kolejny to tak o. Idę. Drzewo. Tak o, drzewa. Kolejny borowik. Kurde, ale się ucieszy ta osoba, co dostanie. Są piękne, zdrowe borowiki. No, także dalej. Ruszamy do następnego dołka. Tam czaszka w słońcu się bieliła. A tu w słońcu się może nie bielą, ale jaśnieją. O, jaśnieją mi podgrzybki. Proszę bardzo, są mi u mnie podgrzybeczki. O, tu jeden wyleciał nawet. I takie dwa jeszcze. Podgrzybki to lubią w gromadach, wiadomo. No, także są mi u mnie podgrzybki. Mrówki już chyba poszły spać, powiem wam. Chociaż jakieś pojedyncze chodzą jeszcze. Nie no, powiem wam, że chyba odkryłem w sobie nową pasję. Nagrywanie grzybów, a szczególnie jak widzę taki widok jak tam. Kurde. Klasyczny, piękny, szary, brązowy kozak. Mam. Te ponoć nie są aż tak trujące, jak wyglądają. Ileś tam razy to trzeba gotować. Tak w telewizji z ciekawości, bo teraz wiecie, te wszystko o grzybach, które zaraz proponowanych tych na YouTubie, czy tam byle gdzie pokazują. I te czerwone muchomory, to tam nawet jedni to jedzą, ale powiem wam, nie wiem, czy jest sens to męczyć się nad tym i ryzykować, żeby to jeść, skoro normalnych grzybów jest pełno, nie wiem. Dziwne, ale dobrze i takiego posłuchać, co to spróbował, nie?
No zobaczcie, tych dwóch na pewno tu nie było, bo szedłem dokładnie tędy. Nie sposób byłoby pominąć takie grzybki ładne. O, czyli przez dwa dni one takie urosły. Ciekawe, czy by większe urosły. No. Powiem wam, że... Powiem wam, że... Cicho tam. Że znalazłem chyba największego maślaka w swoim życiu. O ile to jest maślak. No ale tak mi to wygląda. O. Ja pierdziele, to jest maślak. Cicho, to takie wielkie rośnie. Aż nie wierzę. Taki maślak? I powiem wam, że wygląda tak całkiem fajnie. Tu jest jeden, a tu jest taki mały, jak zazwyczaj rosną. O, taki o. O. To zazwyczaj takie były maślaczki. Zaraz kończę w ogóle. A już myślałem, że dzisiaj nie znajdę. A tu są. Czerwone. O. Ale nie muchomory, tylko piękne czerwone kozaczki. Nie zakrywasz grzybni! Nie będzie tu grzyba następnym razem. No. A właśnie, że będzie. Dobra, w sumie powiem wam, że ja to kończę. Bo tam już dalej nie ma nic na pewno. A jak będzie, to i tak sobie dogram. Tu w tych krzakach to wiadomo, że nie ma nic. Także słuchajcie, było to co było. Grzybów było więcej normalnie jak ostatnio. Nie wiem, jak to się dzieje. Minęły dwa dni. Ja zrobiłem tylko to, co zawsze robię. Czyli kółko w koło tego stawu zajęło mi to jakieś pół godziny, może troszeczkę więcej, bo trochę gadałem do tej kamery, trochę ustawiałem ją, ale gdybym tak szedł, to nie wiem, 20 minut by mi to zajęło. Także zobaczcie, grzybów wyszło więcej jak ostatnio. I to jakie grzyby, patrzcie. Jeszcze te dwa. No powiem wam coś niesamowitego, ile w tym roku jest grzybów. O. Piękne. Także dziękuję za to, że dobrnęliście do tego momentu i gorąco was pozdrawiam. Oczywiście zapraszam na następny film. Ciekawe, czy będą grzyby jeszcze, nie? Nie wiem.